obiecaliśmy wtedy, jak byłeś u nas, że przyjdziesz jeszcze po referendum we Włoszech. Zobaczymy, czy premier Renzi wygra, czy przegra. Okazało się, że przegrał. Dlaczego i co to zmieniło we włoskiej polityce? Przegrana Renziego, który chciał zreformować proces podejmowania decyzji, uprościć to wszystko. Mhm. Tak, przegrał i to znacznie. Jak żeśmy rozmawiali, to sondaże były tak mniej więcej 50-50. Po czym się okazało bardzo szybko, że ta przegrana była ogromna. Znaczy to było 60-40 i natychmiast się podał do dymisji. Co to oznaczało? To oznaczało koniec krótkiej, ale jednak bardzo znaczącej jakby epoki w włoskiej polityce. Epoki takiego trochę próby zaskoczenia, wzięcia takiej wojny błyskawicznej, blitzkriegu, wzięcia zaskoczenia tego dość zmurszałego jakby całego aparatu włoskiej polityki, próby go usprawnienia metodą bardzo szybkich zmian, które Renzi, korzystając ze swojej charyzmy i nieprawdopodobnej zręczności politycznej, próbował przepchnąć, ale popełnił ten błąd, że zarazem uczynił z tego referendum nie tylko deliberację na temat pewnych konkretnych, dość ważnych zmian ustrojowych, tylko tak naprawdę plebiscyt na temat wotum zaufania dla siebie. I ludzie go mieli już ewidentnie trochę dosyć, bo trochę dlatego, że mu za dobrze szło, a trochę dlatego, że to była pierwsza okazja od wyborów 2 lata temu, żeby wyrazić swoje niezadowolenie i rozładować frustrację. Niezadowolenie z tego powodu, że co prawda on bardzo dobrze mówi, jest dość wiarygodny i rzeczywiście udaje mu się sprawnie przeprowadzać pewne zmiany polityczne, ale zarazem sytuacja gospodarcza i generalnie takie odczucie jakby niesprawności państwa przy bardzo kulejącej gospodarce, przy bardzo jakby kiepskich wynikach gospodarczych jakby dominuje. Znaczy jakby i jakby cóż, no w takich wypadkach winny jest ten, kto rządzi. Nie okazał się Renzi cudotwórcą. Tak, no dokładnie. I ludzie mu wystawili, po prostu pokazali mu palec w dół. I to jak mówię, znaczy niespecjalnie wnikając w sensowność zmian ustrojowych, które były tematem formalnym referendum. Więc to był referendum, to był plebiscyt przeciwko niemu. On szybko, natychmiast się podał do dymisji. W sposób zresztą bardzo, tak powiem, ładny i tak powiem, efektowny, bez kombinowania i tak dalej. Jakby zrobił to jego ten jakby mowa, którą wygłosił zaraz po przegranej, była przykładem bardzo no, tak, fajnego stylu, znaczy tak mówił po męsku i sensownie, ale tymczasem został powołany natychmiast jakby rząd, który natychmiast opozycja i ludzie wszyscy przeciwnicy, nie tylko Renziego, ale też Partii Demokratycznej, która sprawuje we Włoszech rządy, ma większość, określili jako rząd z kserokopiarki. Paolo Gentiloni. Gentiloni. Tak, kim jest ten gentleman, który mówi, że też by chciał reformować? No jest ministrem, był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Renziego. On zajął miejsce po Federice Mogherini. Jak Mogherini poszła, że tak powiem, do struktur europejskich, to on skoczył. I jest, no tak naprawdę rzeczywiście jakby być może w tym, co mówi opozycja, jest trochę racji, że to jest trochę taka kserokopia Renziego, tylko, no, tylko bez jego charyzmy, bez jego ogromnej zręczności. I teraz jest pytanie takie, czy kiedy w styczniu taki sąd konstytucyjny tamtejszy wypowie się na temat konstytucyjności lub nie pewnych zapisów ordynacji wyborczej, bo na razie jakby troszkę jest zawieszone, to czy dojdzie do przedterminowych wyborów, czy też Gentiloni dowiezie jakby będąc takim, no takim trochę rządem, takim premierem technicznym, dowiezie to wszystko do przewidzianych normalnie kalendarzem wyborczym wyborów w 2018. A jest sytuacja, znaczy jakby i dość istotne siły polityczne we Włoszech są za tym, żeby on, żeby mu się to udało, żeby on to dowiózł, znaczy dlatego, że jest parę problemów do rozwiązania na szybko, znaczy między innymi właśnie problemów czysto pieniężno-gospodarczych, o których mówiłeś na początku. Zanim przejdziemy do tych problemów pieniężnych i gospodarczych, to jeszcze chciałbym cię zapytać o taką rzecz, czy z naszego partykularnego interesu Polski. Może to jest dobrze, że Renzi przegrał, bo Renzi mówił, że potrzebna jest solidarność wobec uchodźców, wobec tego napływu nieszczęśników z południa. I mówił, że ten, kto nie chce być solidarny, powinien być odcięty od europejskich pieniędzy. No tak, znaczy on to mówił i co więcej też był jakby na pewno naciskany przez pewną sporą część swojego elektoratu. Czuł, że w opinii publicznej jest też taki duży poziom
poziom złości na kraje, które z jednej strony nie chcą uczestniczyć w, jakby w zajmowaniu się uchodźcami, a z drugiej strony domagają się na przykład sankcji wobec Rosji i ostrej polityki wobec Rosji, na której Włochy bardzo cierpią, bo Rosja to był dla nich gigantyczny, bardzo ważny rynek eksportowy żywności, który się, który to rynek wewnętrzny żywności się załamał. Uwielbiali te włoskie wędliny. Wszystko kupowali, tak, zasysali. Kupowali wszystko za każde pieniądze. Za każde pieniądze. I to się skończyło i to jest naprawdę duży problem. I każdy, tak naprawdę każdy premier włoski późniejszy będzie zawsze jednak optował i gardłował w, na forach unijnych za poluzowaniem jakby i ociepleniem w stosunku z Rosji. Gentiloni myślę, że tego nie zmieni. Znaczy zwłaszcza, że i myślę, że na pewno dokładnie podziela ten sam rodzaj myślenia, znaczy takiego, że no dobrze, jak solidarność, to solidarność, znaczy skoro my wobec Rosji, to wy pomagacie nam na południu. Tak, znaczy skoro nie pomagacie, a jest w czym pomagać, bo i to jest taki problem, że myśmy przez jakiś czas zapomnieli, bo jak w zeszłym roku była ta ogromna fala, szła tym szlakiem jakby bałkańskim uchodźców z Syrii, z Azji Środkowej, zanim ten szlak został zamknięty, to wszyscy jakby patrzyli na to i zresztą wszyscy też patrzą na Syrię, ale wtedy zapomnieliśmy o tym, że już od ładnych paru lat trwa nieprawdopodobnie intensywny eksodus przez Morze Śródziemne, przez Tunezję i Libię, jakby ogromny strumień uchodźców, który non-stop płynie do południowych wybrzeży Włoch, czyli na Sycylię. Nie wszyscy zapomnieli, bo nie kto inny jak Tygodnik Powszechny przyznał medal Świętego Jerzego burmistrz Lampeduzy, pani Giussi Nicoli. Powiedz mi, co to za pani, to taka dzielna pani burmistrz, która przyjmuje tych uchodźców, przyjmuje, rozwiązuje wszystkie problemy i jeszcze przekonuje tą społeczność lokalną, że powinni okazywać serce. Tak, znaczy no, medal Świętego Jerzego jest przyznawany osobom, które są szczególnie jakby uporczywe w walce ze złem i w czynieniu dobra w sferze społecznej i jakby to są i w tym roku pani Giussi Nicolini obok Karola Modzelewskiego została wybrana jako postać jakby emblematyczna dla takiej postawy, w której robisz, jakby starasz się robić swoje, robić dobro na małą skalę, bo oczywiście ona jako burmistrz Lampedusa, powiedzmy od razu, Lampedusa to jest taka wysepka na południu Sycylii, to jest taka wysepka, którą, znaczy wystarczy na tej małej łódce czy pontonie się troszeczkę odbić od brzegów Libii czy Tunezji i już właściwie widzisz latarnię morską Lampedusy. To jest takie pierwsze miejsce, gdzie oni bardzo często lądują, bo oni czasami płyną na Sycylię, ale tam przez tę małą wysepkę jakby przechodzą rok w rok dziesiątki tysięcy jakby tych uchodźców. Znaczy i ona stara się po prostu, znaczy jakby to jest tak, że jakby jakoś sobie z tym radzić, to znaczy zapewnić tym ludziom, znaczy jakby godne warunki przyjęcia i przerzutu potem, bo oczywiście ci uchodźcy nie zostają na tej wysepce, tylko potem są stopniowo jakby przerzucani na kontynent, ale jakby organizuje dla nich pomoc, mówiąc zresztą, znaczy, że w sytuacjach, w których jakby wielcy politycy na wielkich poziomach, znaczy jakby zawodzą, no to jakby ona, czyli burmistrzowie, ludzie tacy, którzy są bardzo blisko, robiąc jakby działania, które zachowując się w sposób przyzwoity i taki, jak do nich należy w mikroskali, są w stanie zmieniać świat, znaczy, bo gdyby, tak powiem, wszyscy burmistrzowie wszystkich gmin jakby byli ludźmi dzielnymi, otwartymi, solidarnymi, to by świat, jej zdaniem, był lepszy. I ona to robi po prostu od lat bez wielkiego rozgłosu. To dopiero po jakimś czasie zaczęła być znana papież Franciszek, chyba to była jego pierwsza pielgrzymka po wyborze w 2013, pojechał na Lampeduzę, jakby uwrażliwił opinię światową na problem tej wysepki, na to, co jakby ta wysepka sama reprezentuje, a reprezentuje ogromny wysiłek i problemy, jakie mają Włosi z ogarnięciem jakby tej fali uchodźców. Przez pierwsze lata to było tak, że oni jakby wpuszczali ich do siebie i przymykali oko na to, że ci uchodźcy się nagle rozpływali we mgle, ponieważ większość z nich usiłowała przedostać się dalej na północ, bądź do Francji, bądź do Niemiec. No ale jednak część z tych ludzi zostaje, jakby oni mają naprawdę wielki problem i mają takie poczucie, że nikt im w tym nie pomaga, znaczy, że nie dostają pieniędzy na to, żeby budować struktury, które są w stanie jakby tych ludzi przyjąć, albo nie dostają pomocy w chronieniu jakby granic morskich, zwłaszcza, że to jest trudne, znaczy, bo łatwo jest Węgrom postawić płot z siatki na granicy lądowej i on jest dość skuteczny, jak masz morze, do tych pontonów. No tak, znaczy jakby to co, ponieważ zatapiał pontony, to jest ogromny obszar morza, którego nie wygrodzisz. Jasne. Pawle, to teraz postaram się zaprzeczyć temu powiedzeniu, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Chciałem cię zapytać o pieniądze. Co to jest z tymi bankami? Dlaczego
te banki są w takim stanie, że rząd musi wydzielać pomoc publiczną 20 miliardów i to podobno jest taki wstępny szacunek, bo to może być i więcej. To te banki kuleją oczywiście od czasu kryzysu finansowego. I po prostu jest tak, znaczy, że kilka wielkich włoskich banków ma wyjątkowo złą jakby strukturę tego portfela kredytowego, ma ogromny udział jakby tak zwanych trudnych kredytów, niespłacalnych kredytów i było bardzo źle zarządzane, choćby ze podobno 360 miliardów euro w ogóle jest. Czyli tak na zdrowy rozum, żeby to wytłumaczyć, oni pożyczali te pieniądze i poprzez złą sytuację gospodarczą okazało się, że ci wierzyciele nie bardzo mogą to wszystko spłacić. Poza tym, ponieważ pożyczyli te pieniądze źle. Ponieważ to były też banki bardzo duże, które były dość mocno uzależnione od polityki, znaczy tak, gdzie politycy mieli bardzo dużo do gadania, w sensie nominacji i tak dalej, to też one były bardzo źle zarządzane, ponieważ były zarządzane przez politycznych nominatów, którzy głównie pilnowali interesów swoich, znaczy tych, którzy ich tam wsadzili, oraz ich ziomków, ich kolegów i tak dalej. I jest taki bank, jeden najstarszy bank w Europie, który w XV wieku został założony, Monte dei Paschi di Siena, no po prostu najstarsza, bo bez przerwy działająca instytucja. Wchodzisz do banku i masz nad sobą 1450 ileś nad drzwiami, znaczy oni istnieją od tego czasu. I to jest trzeci co do wielkości bank we Włoszech, który właśnie był szczególnie źle zarządzany. Jest jakby de facto, znaczy po prostu już od jakiegoś czasu jest bankrutem, jest za duży, nie można mu pozwolić upaść, ponieważ to by oznaczało trudne do przewidzenia jakby konsekwencje dla stabilności w ogóle całego włoskiego systemu bankowego, a Włochy jednak są dość dużym i ważnym krajem w Unii, mimo że najbogatszym i nie jednym pewnie z tych jakby czołowych. I jak mówię, znaczy głównie jakby, to jest zresztą taki przykład tam, że gdzie jakby politycy mają za duży wpływ na nominację, to się jakby natychmiast daje zły management. I teraz jakby jest też tak, inaczej, też poprzednie rządy, na przykład Renzi, szykując się do referendum, też na przykład nie chciał robić czegoś, co mogło być skuteczne i w miarę tanie jeszcze, nie wiem, za 2 lata temu, czyli na przykład de facto znacjonalizować ten bank. Za pieniądze podatnika wziąć, jakby objąć odpowiednio wysokie udziały i tak naprawdę przejąć ten bank. Znaczy nie chciał tego robić, bo wiedział, że to się nie spodoba, no bo to jest po prostu jakby ratowanie instytucji finansowej zabagnionej przez złe zarządzanie pieniędzmi podatnika. De facto obecny rząd Gentiloniego będzie musiał to zrobić, bo to, o czym mówimy, znaczy parlament dał zgodę im na zaciągnięcie dodatkowego długu. Państwo może wypuścić obligacje, zaciągnąć dodatkowe 20 miliardów euro długu po to, żeby dokapitalizować w różny sposób ten bank oraz niektóre inne. A włoskie państwo jest dość potężnie zadłużone. Zadłużone i tak, jakby po uszy, więc jakby jeszcze będzie bardziej i de facto to, co oni teraz mogą z Monte dei Paschi di Siena zrobić, bo tam brakuje co najmniej 5 miliardów euro. I teraz się udało, oni wypuścili teraz nową serię obligacji, zebrali jakiś miliard, drugi miliard miał dorzucić fundusz z Kataru, ale się wycofał, więc tego de facto państwo będzie musiało w to wejść. A to jest, ten pierwszy bank to jest na dzień dobry, a potem stoją w kolejce inne. No jest też największy bank, czyli UniCredit, do niedawna, znaczy jakby, który zresztą, znaczy cała operacja z pozbyciem się PKO S.A. naszego tutaj jest też związana z tym, że UniCredit po prostu u siebie w domu jest w fatalnym stanie i czyli rozumiem, że potrzebował na gwałt pieniędzy, czyli dobrze trafiliśmy. Jak dobrze ktoś potrzebuje na gwałt pieniędzy, to można taniej kupić. Oni znacjonalizują te banki de facto, tylko to się odbędzie za późno, po znacznie większych kosztach niż to można było wcześniej. Bloomberg mówi 52 miliardy euro. Czy to w ogóle nie rozłoży kompletnie włoskiej gospodarki? Może rozłożyć. Znaczy jakby jest też, pamiętam, że zawsze gdzieś za plecami jest Bruksela, jest Europejski Bank Centralny, jest jakby, wiesz, który musi pilnować jednak jakiś, i po takiej lekcji, kiedy między innymi z kolei był ten kryzys właśnie finansów publicznych i kiedy obligacje włoskiego państwa miały coraz wyższe spready w stosunku do niemieckich, znaczy jakby kiedy widać było, że włoskie państwo może za chwilę zbankrutować, To było między innymi to, co spowodowało, że udało się odsunąć Berlusconiego od władzy jakby tak naprawdę pod naciskiem. Jakby od tego czasu się zmieniły i znacznie bardziej uelastyczniły różne mechanizmy, którymi Europa może wesprzeć Włochy, bo ona sobie na to nie może pozwolić. Znaczy to jest jakby, wszyscy się boją, że to będzie znowu kolejna z tych pierwszych kostek domina, które po prostu zaburzą. Pawle, ale ty też oprócz tego, że jesteś publicystą, też jeździsz do tych Włoch i rodzinnie, i w sprawach restauracyjnych. Powiedz, jak
ulica reaguje na te wszystkie kłopoty? Jakie tam są nastroje? O czym ludzie mówią na... Bardzo złe. Znaczy to jest tak, że to jest taki kraj, który się od 2008 roku jakby się nie podniósł, znaczy którym jakby spadek jakby poziomu życia i takiego poczucia, wiesz, pewności pracy, możliwości rozwoju i tak dalej, jakby jest bardzo, na co są bardzo złe nastroje. Znaczy jak my na to patrzymy, to oczywiście myślimy sobie, że oni spadają z wysokiego konia i mają jeszcze bardzo dużo tłuszczu do przejedzenia, ale, tak. Ale ten przez nich odczuwany spadek, jakby też ogromne bezrobocie wśród młodych, brak perspektyw, znaczy naprawdę brak perspektyw i takie skostnienie tego wszystkiego, to jest kraj, który ma, że tak powiem, dość potężnego kaca, bym powiedział. Znaczy jakby i to się od paru lat nie zmienia i między innymi właśnie, nie wiem, Renzi dostał jakby czerwoną kartkę, bo de facto jakby nie zmienił niczego odczuwalnego w takim... Nie zadbało o ludzi. Nie zadbało o ludzi. I to są, te nastroje są naprawdę dość minorowe. Pawle, a powiedz mi, jest takie angielskie powiedzenie buyer's regret, czyli ktoś kupił coś w sklepie i mówi, po co ja to zrobiłem? Czy Włosi mają takie buyer's regret w odniesieniu do referendum? Czy oni teraz, patrząc na nowego premiera, patrząc na tych, którzy się szykują do wyborów, nie mówią, po co byśmy tego Renziego, sympatycznego, przebojowego polityka odwoływali? Czy też ciągle się cieszą z tego, że go nie ma? Nie, znaczy myślą, znaczy ci, którzy go mieli dosyć, myślą sobie, okej, znaczy to nic nie zmieniło, bo dostaliśmy rząd z kserokopiarki. Tak. Ci, którzy chcieli go odwołać, znaczy jakby jego przeciwnicy polityczni z kilku stron jakby są jeszcze bardziej zajadli w krytykom mówieniu, że to nie tak miało być, bo przecież jakby to trzeba wszystko zmienić, a nie można tylko jakby powielać. Jakby preferencje wyborcze, śmieszne, jak się to czytałem teraz najświeższy sondaż chyba z wczoraj, jakby się nie zmieniły w stosunku do tego, co było przed referendum. Znaczy ci, którzy jakoś tam popierali Renziego mimo wszystko i popierali jego partię demokratyczną, nadal popierają, natomiast jakby wręcz te stanowiska się usztywniają i polaryzują. Znaczy ci, którzy chcą zmiany, chcą dosyć, znaczy jakby tym bardziej tego chcą i o ile na przykład głównemu konkurentowi Partii Demokratycznej, czyli Ruchowi Pięciu Gwiazd, tego Beppe Grilla, jakby same słupki nie wzrosły tak naprawdę, ale niewątpliwie wzrosło w elektoracie jeszcze bardziej takie poczucie, znaczy jakby podatność na taki przekaz, że trzeba to wszystko wymieść, znaczy jakby cała ta kasta polityczna i cały ten system jest do bani, jest niewydolny i jakby, bo to jest taka partia o bardzo silnym takim przekazie jakby nihilistycznym, czy takim przekazie właśnie wymiecenia wszystkiego do dna. To są tacy populiści, oni są eurosceptykami. Domagają się teraz przyspieszonych wyborów. I kto jeszcze? Liga Północna został? Kto? Tak, Liga Północna, ale to jest jakby, myślę, że to jest gracz już jakby o rząd wielkości słabszy i bardziej jakby bardziej potrzebny, to jest taki gracz, to jest partia... Partner koalicyjny. Tak, to jest partia populistyczna, która jest oczywiście na północy Włoch i kiedyś wyrosła głównie na niechęci do południa, które jest de facto troszkę innym krajem, znaczy na takiej ksenofobii wobec południowców. Teraz południowcy, którzy nie za bardzo lubią pracować, tak, okradają nie za bardzo lubią płacić podatki. My ich z podatku finansujemy, ich lenistwo, tak, oni nic nie robią. Teraz to jest głównie przeciwko imigrantom oczywiście, znaczy nie południowcom. Więc jakby to jest... To też jest jakby kolejny podmiot, który się domaga przyspieszonych wyborów. Tak? I to jakby mają jeszcze więcej w tym paliwa. Znaczy właśnie dlatego, że de facto, przynajmniej na razie, jakby na szczytach władzy nie zaszły gruntowne zmiany. Gentiloni jest kimś, to będzie mniej więcej raczej na razie rządził tak, jak rządził Renzi. No i co zrobi prezydent Mattarella? Ogłosi te przyspieszone wybory? On mówi, że trzeba by było zmienić ordynację może na sensowniejszą. No i jakie będą najbliższe wydarzenia polityczne we Włoszech? To trudno przewidzieć. Znaczy trudno przewidzieć też, co zobaczymy właśnie. Wiem, że ci zadaję takie pytania trochę profetyczne. Zobaczymy właśnie, jak będzie z bankami, z gospodarką, znaczy czy się zaczną kłopoty tego typu. I na przykład czy Renzi, który jest absolutnym, znaczy stuprocentowym fajterem, znaczy to jest urodzony polityk, fajter, młody, pełen energii. Chciałby wrócić. Tak, on teraz przegrał, wycofał się, jakby zniknął trochę z radaru, no ale pytanie jest takie, jak szybko będzie chciał wrócić na przykład i zawalczyć i tego jakby na razie nikt nie wie, znaczy gdzie on jakby, co on jeszcze może, a myślę, że od jego postawy też bardzo dużo zależy. Od postawy też Berlusconiego, który już jakby administruje znacznie mniejszym jakby poparciem i siłą polityczną niż kiedyś, ale ciągle jeszcze ma dość silne karty w ręku i który Berlusconi sam był poniekąd częściowo zwolennikiem tych zmian, które Renzi proponował i generalnie jakby też takim cichym sojusznikiem Renziego. Lepszego podejmowania decyzji, sprawniejszego państwa, tak. Żeby wyjaśnić po prostu w niższej izbie włoskiego parlamentu te decyzje podejmują się bardzo długo, a jak już się podejmą, to wszystko trafia do wyższej izby. Do wyższej, która ma dokładnie to samo, znaczy w sensie tam jest taki
dokładna równowaga obu izb. Znaczy, jakby to jest politycy pomyśleli, że może ten Senat niech będzie taki na przykład troszeczkę przypominający polski Senat. Nie, no oni nawet chcieli odchudzić i zmienić go nawet bardziej na kształt, wiesz co, Izby Lordów albo niemieckiego Bundesratu, to znaczy jakby bardziej, że to jest taka izba regionu, przedstawiciele samorządów i takie, wiesz, bez realnej mocy decyzyjnej. Chciałem cię zapytać o Silvio Berlusconiego, znanego tutaj polityka, który odchodził w niesławie, były korupcyjne skandale, już ludzie mieli dość tego podstarzałego takiego Lovelasa, tych wszystkich historii o namiotach, bunga, bunga. A tutaj widzę, że jest jakaś niesamowita eksplozja poparcia i patriotyzmu, bo koncern francuski Vivendi zaczął przejmować imperium Berlusconiego. I Włosi mówią, ale co to jest? Dlaczego mają nas wykupywać jacyś Francuzi? I powiem ci, Pawle, to jest troszeczkę dziwne, no bo ta Unia Europejska była właśnie po to, żeby był ruch kapitału, ruch ludzi, a to takie dwa stare kraje Unii Europejskiej, Włochy i Francja nagle... Ale wiesz co, no bo po pierwsze to jest tak, że Unia Unią, ale pewne krytyczne i strategiczne infrastruktury i zasoby są jakby chronione, a Mediaset, całe to imperium medialno-komunikacyjne Berlusconiego jakby zostało uznane za jeden, znaczy jakby jest w jakimś częściowo chronione przez jakby prawo, znaczy przed wykupem. Poza tym ten raban też w dużym mierze podniósł sam Berlusconi, być może po to, żeby... Który trochę, jeszcze nie skończył. Nie skończył, nie. I być może trochę po to, żeby podbić cenę, znaczy, bo to jest trochę tak, że oni mają częściowo od niego, znaczy, czy od, nie bezpośrednio od niego, to zawsze jest tak, że to jest, wiesz, plątanina zależności spółek, holdingów i tak dalej, ale jakby żeby podbić cenę, więc jakby są bardzo różne... No i Vivendi dużo kupował tych akcji po prostu na rynku. Rozumiem, że część, że czym droższe te akcje, to tym Silvio Berlusconi bogatszy. Bogatszy, tak. A poza tym, jak mówię, no jest też jednak tak, znaczy, że Francja i Włochy, stare kraje unijne, bardzo prounijne i w ogóle, ale mimo wszystko, znaczy jak popatrzysz na różne regulacje w tych starych krajach unijnych, to jest tak, znaczy, że to nie jest tak, że możesz dowolną spółkę z dowolnego sektora po prostu przyjść i kupić. I jakby to jest... No jakoś oni próbują, nagle się trochę Włosi obudzili. Sam się zdziwiłem, znaczy, że się w nich taki duch, że tak powiem, takiej suwerenności, że my tutaj wszystko sami załatwimy, się obudził. No ale ewidentnie się obudził, zwłaszcza, że z Francuzami się nie lubią, to wie, są dwa, tak powiem, dwa sąsiedzi, którzy jakby Włosi mają zawsze wobec Francuzów pewien rodzaj kompleksu niższości, no bo Francuzi się wywyższają i zawsze uważają się za najważniejszych na świecie. I mieli przez parędziesiąt lat silniejszą gospodarkę, silniejszą walutę, wszystko sprawnie zarządzane i w ogóle byli lepsi i nie omieszkali tego na każdym kroku Włochom przypominać i wypominać, więc Włosi ich tak naprawdę nie za bardzo lubią. Co by oznaczało zwycięstwo, utworzenie rządu przez Ruch Pięciu Gwiazd? Co by oznaczało, gdyby na przykład Beppe Grillo był premier? Co prędzej Di Maio, to jest jakby jego taka prawa ręka, bo on sam jest, co by to oznaczało? A wiesz, wielką niewiadomą, znaczy i jak zwykle próbę, to niewiadomą, to oznacza to, że jak antysystemowcy, których głównym przekazem jest rozwalamy system, zmieńmy system, nagle wchodzą do tego systemu, czyli stają się, nie wiem, posłami, premierami, ministrami i obejmują do zarządzania tę machinę, którą jeszcze widzą, wczoraj mówili, że trzeba po prostu laskę dynamitu i wszystko wysadzić. Widzą, że to nie jest już takie proste. Więc jakby zawsze wtedy jest bardzo dużo, że się porcelany tłucze, jakby bardzo często antysystemowcy powoli uczą się zarządzać systemem, ale zanim to zrobią, to po drodze się dzieją różne rzeczy złe, zwłaszcza, że Ruch Pięciu Gwiazd ewidentnie głównie, wiesz, no, operuje na takim generowaniu i podsycaniu jakby bardzo, bardzo złych emocji, takiego resentymentu. To nie jest, wiesz, jakby oni sobie dobrze radzą na jakiś czas, często na poziomie lokalnym, znaczy jakby, chociaż na przykład Rzym, bo to Virginia Raggi, to jest burmistrzyni Rzymu, która wygrała niedawno wybory lokalne i z Ruchu Pięciu Gwiazd i wydawało się, że to będzie taki poligon, że o, Pięciu Gwiazd pokaże, jak oni potrafią rządzić czymś więcej niż małym miasteczkiem. Guzik, no nie potrafią, znaczy po prostu jeden wielki wiersz. To jeszcze raz zmieńmy temat. Obiecałem ci przed wejściem do studia, że będzie prezent. Prezent to będzie fragment książki Oriany Falaci, Kapelusz cały w czereśniach, która to jest taka saga rodziny Falaci i ona opisuje swoje rodzinne strony. To jest na południe od Florencji, Chianti. Góry są porośnięte wiecznie zieloną makiją, kasztanowcami, różnymi gatunkami dębów, sosnami, cyprysami, krzakami jeżyń i paproci. Dają schronienie rajskie różnorodności zwierząt, zającom, wiewiórkom, lisom, łaniom, dzikom, a także ptakom, kosom i sikorkom, drozdom i słowikom, które śpiewają anielskimi głosami. Wzgórza są strome, lecz cudownie harmonijne. Ty jesteś troszeczkę bardziej na północ. Twoja rodzina stamtąd pochodzi. Powiedz, jak Włosi spędzają święta, bo jesteśmy przed świętami. Chcielibyśmy usłyszeć, które święta są fajniejsze, czy polskie, czy włoskie. So,
znaczy polskie, bo trwają dłużej. Włosi świętują właśnie tylko Boże Narodzenie, znaczy pierwszy dzień świąt tak zwany. Wigilia dla nich jest po prostu wigilią, czyli przygotowaniem, znaczy dniem postnym i takim, ale bez specjalnego celebrowania. W Boże Narodzenie jest wielka wyżerka, w każdym regionie zupełnie inna, znaczy mięsna, bardzo taka, wiesz, obfita. Drugi dzień świąt właściwie już też nie istnieje, a co więcej, dzieci, to się oczywiście teraz zmieniło skutek globalizacji oraz tego, że wiesz, no, rynek lubi wszystko uniformizować, ale jeszcze do niedawna było tak, że prezenty dzieci dostawały dopiero 6 stycznia na Trzech Króli, od Befany tak zwanej, czyli od takiej starej czarownicy, właśnie postaci wcale nie takiej, wiesz, łagodnej, ślicznej, jak święty Mikołaj z czerwonym kapelusikiem. Pawle, to ja już wolę rzeczywiście na prezenty święta. Czekamy do 6 stycznia. Nie, to wolę polskie święta. Pożegnamy się dzisiaj ze słuchaczami po włosku, Buon Natale. Gościem Świata w powiększeniu był Paweł Bravo, publicysta, tłumacz literatury włoskiej, znawca Włoch, redaktor Tygodnika Powszechnego. A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Żegna się z Państwem Paweł Reszka. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Na razie minęła 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Część posłów opozycji spędzi święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok na sali plenarnej Sejmu. Powiemy też o poszukiwaniach niemieckiej policji podejrzewanego o przeprowadzenie poniedziałkowego ataku w Berlinie Anisa Amriego. A także o 8 Wigilii dla samotnych i ubogich w Warszawie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Część posłów opozycji spędzi święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok na sali plenarnej Sejmu. To efekt decyzji zarządu Platformy Obywatelskiej. Władze największej partii opozycyjnej podjęły jednogłośnie decyzję o przedłużeniu okupowania sali Sejmu co najmniej do 11 stycznia. Na ten dzień planowane jest kolejne posiedzenie Sejmu, przypomniał szef PO Grzegorz Schetyna. Ciągle czekamy na rozpoczęcie obrad na sali. Ostatnio też wiele się zdarzyło. Widzimy kneblowanie Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy straszenie środowiska sędziowskiego. Jesteśmy i zostajemy na sali, dodał lider PO. Grzegorz Schetyna nie wykluczył, że w razie bierności organów władzy akcja protestacyjna będzie przedłużona. Akcję blokowania mównicy sejmowej rozpoczęto w piątek. Opozycja twierdzi, że odbywające się wówczas głosowania w sali kolumnowej Sejmu nie były legalne. Dodatkowo posłowie opozycji chcą utrzymania dotychczasowych reguł pracy mediów w parlamencie. Policja w Niemczech wciąż poszukuje Anisa Amriego, Tunezyjczyka, podejrzanego o przeprowadzenie poniedziałkowego zamachu w Berlinie. Niemieckie media podały, że po ataku Anis Amri został nagrany przez kamery miejskiego monitoringu. Berlińskie media dotarły do nagrań, na których widać domniemanego terrorystę kilka godzin po zamachu. Mężczyzna pojawił się w jednym z meczetów w dzielnicy Moabit. Wczoraj policja przeprowadziła tam przeszukanie. Śledczy potwierdzili tymczasem, że w kabinie ciężarówki wykorzystanej do zamachu znaleziono odciski palców Amriego. Rzeczniczka prokuratury generalnej Frauke Köhler powiedziała: na podstawie dotychczasowych ustaleń śledztwa wychodzimy z założenia, że to Anis Amri prowadził ciężarówkę. W kościele polskiej misji katolickiej w Berlinie odbyła się wczoraj msza w intencji ofiar zamachu. Obecny na nabożeństwie poseł do Bundestagu Karl Georg Wellmann mówił, że zabity w zamachu polski kierowca ciężarówki to bohater, który prawdopodobnie zapobiegł jeszcze większej tragedii. Polacy i Niemcy są zjednoczeni w żałobie, mówił Wellmann. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaoferowało rządowi usługi wojskowych kierowców, którzy mogliby uruchomić komunikację podczas styczniowych strajków kolejarzy. Będzie to kolejny przestój na liniach między Londynem a południowym wybrzeżem Anglii. Ponadroczny spór dotyczy planu zwiększenia zakresu obowiązków maszynistów, co zdaniem kolejarzy wróży zwolnienie konduktorów. Po serii grudniowych strajków, ostatnio w poniedziałek i wtorek, kolejarze ze spółki Southern planują kolejny, aż 6-dniowy między 9 a 14 stycznia. Jak obliczają ekonomiści, każdy dzień strajkowy to 11 milionów funtów strat w gospodarce, a w przyszłym miesiącu koszt przewlekłego sporu osiągnie 400 milionów. Nie uwzględnia to i tak trudnych do oszacowania szkód, jakie ponoszą indywidualne osoby, kosztu utraconych miejsc pracy czy skutków przerwania terapii medycznych wymagających dojazdów do Londynu. Strajki dotknęły około 300 tysięcy podróżnych regularnie dojeżdżających do pracy. W tej sytuacji armia stawia rządowi do dyspozycji 4 tysiące żołnierzy, którzy przeszli przeszkolenie jako kierowcy autobusów i mogliby obsługiwać połączenia z Londynem. Związkowcy przyjęli to z oburzeniem jako próbę złamania strajku. Niektórzy sugerowali nawet żołnierzom podjęcie własnego strajku przeciw takiej ich roli. Ugrupowania podróżnych powitały tę inicjatywę z ulgą. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Już po raz ósmy warszawska wspólnota San Egidio, grupa świeckich katolików niosących wsparcie samotnym i ubogim, organizuje dla nich wigilię. Wieczorem w parafii w niebo Wstąpienia Pańskiego na Ursynowie przy stołach zasiądzie ponad 400 osób. Każdy z nich otrzymał imienne zaproszenie. Na każdego czeka też prezent. Oczywiście ugościmy także tych, którzy tego zaproszenia nie mają, powiedziała Sylwia Gawrysiak ze wspólnoty. Zwłaszcza w Polsce, myślę, te święta są bardzo rodzinne, cieszymy się bliskością, znajdujemy dla siebie czas, a osoby, które zapraszamy, często są osobami samotnymi, rodzina albo nie żyje, albo gdzieś jest daleko. To jest czas, w którym tęskni się za tym światem dzieciństwa, tęskni się za tymi dobrymi emocjami. Bardzo chcemy, żeby te kilka godzin to były godziny wyjątkowe, więc też świąteczne dekoracje, kolędy, które śpiewa ponad 100-osobowy chór. Przygotowujemy wigilijne menu, mamy karpia, mamy śledzie, wigilijną kapustę, słodkości. W spotkaniu będzie uczestniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W przygotowaniach do Wigilii jest zaangażowanych kilkuset wolontariuszy. Prognoza pogody. Dziś w kraju będzie pochmurno, możliwy też przelotny deszcz. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do około 1 stopnia powyżej zera w centrum i do 4 stopni na północnym zachodzie i nad samym morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital edycja limitowana. Teraz w ozdobnej puszce. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. To była reklama. 6 minut po 6. Poranek w Polskim Radiu 24. Dzień dobry Państwu, Wiesław Molak. Zapraszam do 9. Obudzimy nowy dzień. Co Państwo na to? No to budzimy. Budzimy piątek, 23 dzień grudnia, 358 dzień roku. Słońce w znaku Koziorożca wzejdzie dopiero o 7.44, zajdzie o 15.27, a dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minut. Imieniny obchodzą Iwona, Jan, Kanty, Sławomira i Wiktoria. Wszystkiego dobrego też dla dzisiejszych jubilatów. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Najpierw dyskusja i analiza, potem wspólne stanowisko. Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Justicje pod koniec stycznia zdecydują o wspólnym stanowisku w sprawie respektowania bądź nie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W środę jego prezesem została sędzia Julia Przyłębska, która do składu orzekającego włączyła 3 sędziów nieuznawanych dotąd przez profesora
Andrzeja Rzeplińskiego. Więcej na ten temat reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Dyskusja nad problemem stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Justicja w sprawie wyroków Trybunału rozpoczęła się od wypowiedzi prezesa Krystiana Markiewicza. Miał on stwierdzić, że po zmianach w Trybunale Konstytucyjnym nie zamierza brać pod uwagę jego wyroków. Wczoraj sędzia Markiewicz zaprzeczał tym słowom, a swoją przyszłą decyzję uzależniał od głębokiego namysłu i konsultacji. Ja nie wiem, czy będę respektował, czy nie. Na pewno wymaga to pogłębionej analizy, wymaga to dyskusji w gronie wielu prawników, ponieważ rzeczywiście doprowadziliśmy do tego, że jest bardzo duży kłopot konstytucyjny i myślę, że każdy prawnik się musi nad tym zastanowić dobrze, żeby taka dyskusja została przeprowadzona. Taką naradę sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja chcą przeprowadzić 30 stycznia. Wtedy też ogłoszą wspólną decyzję. Tymczasem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już teraz zapowiedział konsekwencje dyscyplinarne, jeżeli sędziowie nie będą uznawać wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedzialność dyscyplinarna i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, które jasno mówią, że sądy i też poszczególni sędziowie są zobowiązani stosować się do obowiązującego w Polsce prawa. Prezes Krystian Markiewicz zaznacza, że pod tym względem w pełni podziela opinię ministra, ale ma też pewne zastrzeżenia. Jako sędzia, jako prawnik nie mogę nad tym przejść od tak do porządku dziennego, że ustawą zmienia się skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Państwo prawa polega na tym, że respektuje się orzeczenia i sądów, i Trybunału. Minister Ziobro stwierdził z kolei, że krytyczne opinie sędziego Markiewicza nie odzwierciedlają z pewnością oceny całego środowiska. Mam nadzieję, że to jest wypowiedź nieprzemyślana sędziego, chociaż ona oczywiście nie powinna mieć miejsca. Są różni sędziowie w Polsce i na pewno nie należy traktować tej wypowiedzi jako reprezentatywnej dla wszystkich sędziów. A jeżeli tak pan sędzia będzie się zachowywał, no to jego orzecznictwo będzie na pewno przedmiotem też oceny i będzie brał odpowiedzialność za swoje decyzje. Nowym prezesem Trybunału jest sędzia Julia Przyłębska. Jej kandydaturę zgłosiło Zgromadzenie Ogólne Sędziów w składzie poszerzonym o sędziów Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego oraz Mariusza Muszyńskiego. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Większa liczba zajęć informatyki, podstawy programowania dla pierwszoklasistów i superszybki internet w każdej szkole. Ministerstwo Cyfryzacji i Resort Oświaty wspólnie zapowiadają cyfrową rewolucję w polskiej szkole właśnie. Plany dotyczące ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, bo tak nazywa się ten projekt, poznał reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Wspólne plany Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji związane z tworzeniem ogólnopolskiej sieci edukacyjnej polegają nie tylko na budowie infrastruktury, która do szybkiego internetu przyłączyć ma wszystkie polskie szkoły, ale także na szeregu działań związanych z samym procesem edukacji. W procesie kształcenia bowiem pojawić mają się dodatkowe godziny zajęć z informatyki, a podstaw programowania uczniowie będą się uczyć już od nowego roku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. O większym nacisku na nowe technologie, który będzie teraz obecny w polskiej szkole, mówiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Pojawiło się o 70 godzin więcej informatyki w ramowych planach nauczania. Wcześniej było to 210, teraz jest to 280. W prawie oświatowym, które mam nadzieję zostanie podpisane w najbliższych dniach przez pana prezydenta, w artykule pierwszym wprost pojawiają się zapisy nie tylko o wykorzystywaniu, umiejętnościach, kreatywności uczniów i tego, że takie jest zadanie szkoły, ale również o cyfrowym bezpieczeństwie. Do końca 2018 roku każda polska szkoła ma mieć dostęp do najnowszych internetowych technologii i w równym stopniu korzystać z szerokopasmowych, szybkich połączeń. Na ten cel przeznaczonych zostało 500 milionów złotych. Pieniądze sfinansują budowę nowej infrastruktury, a do szybkiej sieci podłączonych zostanie ponad 30 tysięcy szkół w całej Polsce. Resorty zainwestowały już także w szkolenia nauczycieli. Na ten cel przeznaczono 120 milionów złotych. W każdym województwie ponadto, aby ta cyfryzacja szkół i nauka związana z programowaniem odbywała się sprawnie,
Powołani zostaną koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji. Minister oświaty Anna Zalewska przekonywała, że te kompleksowe działania to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. W tej chwili, proszę Państwa, co roku rynek IT, rynek pracy potrzebuje 40 tysięcy pracowników, którzy potrafią programować, znają się, są doskonałymi informatykami. W związku z tym rzeczywiście przed nami wyzwanie cywilizacyjne. Ogólnopolska sieć edukacyjna pozwoli także na transfer wiedzy. Chodzi o plan stworzenia intranetu, czyli wewnętrznej sieci internetowej pomiędzy wszystkimi szkołami w kraju. Za jej pośrednictwem możliwe będzie na przykład równoległe prowadzenie lekcji z ważnych ośrodków naukowych dla wielu uczniów w całej Polsce. To poza samą nauką informatyki kolejny sposób na oswojenie uczniów z nowymi technologiami, przekonywała minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Wykorzystanie technik informatycznych na innych lekcjach niż informatyka to jest coś, co spowoduje wkroczenie naszej młodzieży i naszych dzieci na drogę do lepszych szans zawodowych, na drogę do lepszych kompetencji zawodowej i większej konkurencyjności zarówno w działalności intelektualnej, jak i później na rynku pracy. Dostęp do szerokopasmowego internetu każda polska szkoła ma mieć do końca 2018 roku, ale pierwsze zmiany w programie nauczania z większym niż dotychczas wykorzystaniem nowych technologii mają pojawić się już od nowego roku szkolnego. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Święta tuż, tuż. W Przemyślu rozwesela i zmusza mieszkańców do przedświątecznej refleksji kapela podwórkowa Tajoi. Artyści kolędują na ulicach i przed supermarketami. Pamiętasz śnieg najbielszy, ten śnieg łyczakowski. Wyszliście pocieszać mieszkańców przed świętami, rozweselać, o co to chodzi? Wyszliśmy zatrzymać mieszkańców w biegu, w tym szale przedświątecznych zakupów, bo nie prezenty są ważne, nie zakupy są ważne, a ważna jest chwila refleksji, ważne jest wspólne kolędowanie, no i miłość wzajemna. Miłość, zdecydowanie miłość, bo jednego ona wypełnia nas oboje. Prezenty to tylko takie jednorazowe i później się o nich zapomina, a miłość jest cały czas. Jak spędzicie święta? Z rodziną, może tak po świętach i wspólnie coś razem. Miłość ważna czy prezenty na święta? Mi się wydaje, że chyba prezenty, nie? Czeka pan na prezent? A już dostałem. Będę spędzała z rodziną wszystkie 3 dni. U jednej córki, u męża siostry, jego dzieci do nas, jego wnukowie. Co sądzi pani o tych pozytywnych wariatach? Bardzo mi się to podoba. Troszkę za mało tego jest. Tyś nam pociechą na tym świecie. Dobra akcja. Prezent też jest ważny, czemu nie? Ja myślę, że miłość jest ważniejsza. Co czuje jeden do drugiego i wzajemnie jeden ogólnie dla całej społeczności i w rodzinie. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze. W okresie świąt bardziej miłość się wyraża? Bardziej. Wszyscy razem przy jednym stole, kolędy. No tradycja. Na pewno zbliżają takich ludzi, którzy się nawet nie znają. Nawet z obcymi ludźmi jest przyjemnie przytulić się i złożyć życzenia, porozmawiać. Najważniejsza jest miłość i życzliwość ludzka. Są osoby, które mówią, że święta dla nich są stresujące. Przypominają o różnych konfliktach, nieraz rodzinnych. Tak, ale święta to taki topór, bo jeden jest zakopany zawsze jest i cała rodzina się wtedy spotyka. I sobie wybacza różne winy. Ja myślę, że się nie pamięta. Ja wiem, z tym wybaczaniem to jest różne. Natomiast nie pamięta się o wielu rzeczach i warto czasami zapomnieć. Nawet u nas w rządzie dzisiaj możemy powiedzieć, że też pan prezes chce się pogodzić z opozycją i tak dalej. Idą święta. Myślę, że każdy jednak po przemyśleniach dojdzie do tego, że trzeba wybaczać. Tajoi. Relację przygotował Marek Cynkar z Radia Rzeszów. 16 minut po 6. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Głosy w sali kolumnowej podczas 33. posiedzenia Sejmu były liczone przez 8 posłów sekretarzy, poinformowała Kancelaria Sejmu na Twitterze. Według tej informacji 2 posłów do tego wyznaczonych nie stawiło się. Przedstawiciele partii Kukiz 15, Nowoczesnej i PSL wzięli udział w spotkaniu z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślali, że w obecnej sytuacji politycznej w Polsce potrzebny jest dialog i porozumienie. Rada Dialogu Społecznego została powołana w miejsce Komisji Trójstronnej. Zasiadają w niej przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych, a także NBP i GUS.
Władimir Putin zwołał na dziś tak zwaną dużą konferencję prasową. Prezydent Rosji będzie odpowiadał na pytania ponad 1500 dziennikarzy z całego świata i najdalszych zakątków Rosji. Po raz pierwszy tego typu spotkanie z dziennikarzami gospodarz Kremla zorganizował w 2001 roku. W Polskim Radiu 24 kalendarium. 185 lat temu, w 1831 roku, zmarła Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego, walcząca w oddziale partyzanckim na Żmudzi. Symbol bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość, bohaterka narodowa Polski, Białorusi i Litwy. Jak mówi historyk profesor Andrzej Notkowicz, Emilia Plater była jedną z nielicznych kobiet, które uczestniczyły w powstaniu. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe i wiosną roku 1831 ogarnęło także ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego, porwana patriotycznym entuzjazmem, Emilia Plater była jedną z kilkunastu młodych dziewcząt, które wzięły udział w powstaniu z bronią w ręku. W kwietniu roku 1831 dotarła do partyzanckiego zgrupowania Karola Załuskiego, w którym to zaczęła pełnić służbę. W czerwcu roku 1831 oddziały, w których służyła Emilia Plater, połączyły się z kawaleryjską grupą, która przybyła na odsiecz Litwie z Królestwa pod dowództwem generała Dezyderego Chłapowskiego, który mianował ją honorowym dowódcą pierwszej kompanii 25. Pułku Piechoty Liniowej formowanego właśnie na Litwie. A Adam Mickiewicz poświęcił Emilii Plater wiersz Śmierć pułkownika. 40 lat temu, w 1976 roku, urodził się Adrien Brody, amerykański aktor. Grał w filmach Mordercze lato, Cienka czerwona linia, Pianista, Obłęd, King Kong, Na północy w Paryżu czy Wojna imperiów. 35 lat temu, w 1981 roku, w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ogłosił wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec naszego kraju. Stany Zjednoczone zamroziły oficjalne kontakty z PRL-em, zawiesiły rządowe gwarancje na kredyty, wprowadziły zakaz połowu na amerykańskich wodach i wstrzymały dostawy dla rolnictwa. Polskie samoloty otrzymały zakaz wstępu w amerykańską przestrzeń. Częściowo zawieszono współpracę naukową, zablokowano również dostęp do nowych technologii. Reagan pozbawił PRL-u klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. W 2013 roku zmarł Michał Kałasznikow, radziecki wojskowy, konstruktor broni strzeleckiej. Pierwszą jego udaną konstrukcją, a zarazem największym sukcesem, był karabin automatyczny AK-47, wprowadzony do uzbrojenia właśnie w 1947 roku. W 2009 roku, przy okazji swoich 90. urodzin, Michał Kałasznikow tłumaczył, że chciał ułatwić życie żołnierzom. Ta broń stała się tak popularna, bo jest prosta i niezawodna. Żołnierz nie kończy wyższych uczelni, więc trzeba mu jak najprościej wyjaśnić zasady obsługi. Brałem udział w wojnach, więc wiedziałem, że żołnierz nie ma czasu na wielokrotne naciskanie spustu. Nie, nażymaj kropki. Karabin automatyczny AK-47 stał się wkrótce najszerzej rozpowszechnionym karabinem automatycznym na świecie. Była standardową, indywidualną bronią strzelecką w Armii Czerwonej i w armiach Układu Warszawskiego oraz w innych państwach, głównie afrykańskich i azjatyckich. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Tej rodzinie życie uratował czujnik czadu. Mieszkająca w Zgierzu panią Joannę, jej córkę i męża, urządzenie obudziło w środku nocy. Teraz zgodnie twierdzą, że czujnik powinien posiadać każdy, kto zagrożony jest zatruciem tlenkiem węgla. Rodzinę odwiedził reporter Radia Łódź. Zadziałał właśnie czujnik czadu. No i jeden raz przywietrzyliśmy mieszkanie, no i w trakcie wietrzenia znowu się załączył i dlatego zadzwoniliśmy na strażnik. Od razu wyszliśmy w domu, no pomimo, że było noc i zimno, no ale niestety trzeba było wyjść z mieszkania. Tak. Z czego ten czad się wydarzył? Z pieca do centralnego ogrzewania węglowego. Przeczytaliśmy, że to w wyniku jakiegoś tam nieprawidłowego spalania, tak? Że to nie było spalanie, tylko że po prostu zamiast dymu to czad, tak? Wy kupiliście ten czujnik? Tak. To nie jest duża inwestycja. Około 100 zł? Tak, 119 zł z tego co kojarzę. No i chyba się przyda. Na pewno.
Pan jest w ciąży. Tak. Czy po tym wszystkim trafiliście do szpitala? No, to znaczy trafiliśmy do szpitala, ale wyszliśmy tego samego dnia, bo tutaj mąż z córką pojechał do innego szpitala, ja pojechałam do innego. Zrobili nam badania i tego samego dnia wyszliśmy. A gdzie jest ten czujnik? Pokażę go pani? Tutaj. Zaraz za panem. Maczymy gadę Tomasz Matusiak, rzecznik prasowy, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. No tutaj rodzina jest naprawdę do pochwały. No wiele razy tak bywa, że niestety zasypiamy i rano się już nie obudzimy. No czad jest niewyczuwalny, bezbarwny. Nie jesteśmy w stanie go wyczuć. No stąd takie urządzenia, które mają za zadanie za nas wychwycić i zasygnalizować nam obecność tego zabójcy, tak? No, który może doprowadzić do zgonu. Czyli jest pan przekonany, że gdyby nie to urządzenie, które wisi na ścianie obok nas, to mogłoby dojść do tragedii. Mogłoby dojść do tragedii, także tutaj no nasze czujniki również, jak przyjechaliśmy tutaj na miejsce, co już upłynęło kilka minut od zgłoszenia, po przewietrzeniu mieszkania również wykazały tutaj w mieszkaniu obecność tlenku węgla. Po przebadaniu tutaj osób, które znajdowały się w budynku również na obecność tlenku węgla w wydychanym powietrzu, również wykazało tutaj znaczny poziom tlenku węgla w organizmie. Stąd taka decyzja przybyłego na miejsce ratownika medycznego o przewiezieniu do szpitala celem dalszych badań. Co to jest? Pikające. A pikali już tak? Kilka razy? Tak. Zdarzyło się? Tak. Pikało, nie? Tak. Trzeba było z domku wyjść, nie? Tak. Tak pikał? Tak. A to był jakiś ciągłe pikanie? Nie, tak jak teraz, tylko tak mniej więcej co 3 sekundy. Ale wyspaliście już, tak? Już to była trzecia w nocy. I teraz po prostu za każdym razem, jak już idziemy spać, to po pierwsze nie palimy na noc, no i po drugie przepychamy mocno tak żeby... No i uchylamy, rozstrzelniamy okna, tak? Bo się boimy, żeby czasami nie było takiej sytuacji znowu. Mam nadzieję, że więcej razy się to nie powtórzy. Wiele razy zdarza się, że duże pieniądze, naprawdę duże, kładziemy na zabezpieczenia mieszkań, czy typu rolety przeciwłamaniowe, drzwi przeciwłamaniowe, gdzie koszt jest rzędu kilku lub kilkunastu, nawet tysięcy złotych, a jedna czujka za 100 złotych może uratować nam życie. Co pani powie ludziom, którzy będą tego słuchali? Że na pewno warto zainwestować w taką czujkę, no nie warto ryzykować życia, tak? Na pewno. A relację przygotował Piotr Krzysztofiak. Polskie Radio 24. I kolejna sprawa. Parkowanie w sobotę powinno być darmowe, tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Zgodnie z ustawą strefy płatne powinny działać tylko w dni robocze. Samorządy w całej Polsce w lokalnych uchwałach decydowały jednak, że będą pobierać opłaty również w soboty. Zdaniem sądu sobota nie jest dniem roboczym, ale ta decyzja wcale nie oznacza, że za sobotnie parkowanie już nie trzeba płacić. Pan płaci właśnie w tej chwili? No właśnie muszę płacić. No. Drogo, niedrogo trzeba zapłacić, nie? Ostatnio mandat dostałem, czyli pół godzinki spóźniłem, żeby auto zabrać. W sobotę powinno się płacić pana zdaniem, czy nie? Według mnie nie. Podobnie jak ten kierowca z Poznania uznał także sąd. Urzędnicy przekonywali, że sobota nie jest też dniem wolnym. Ich zdaniem dzień, który nie jest dniem wolnym, jest dniem roboczym. Ale sąd uznał, że tak jednak nie jest. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, myślą tak samo. Sobota jest dniem wolnym, którym walczyliśmy tyle lat, że dniem wolnym do pracy była. I dlatego niech urzędnicy zostawią tych wszystkich ludzi. A dla pana sobota jest dniem roboczym, czy dniem wolnym? Wie pan co, ja pracuję w niedzielę też. Od poniedziałku cały czas non stop. Tak mam pracę. Wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski. Czekamy w tej chwili na pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po tym uzasadnieniu podejmiemy decyzję. Mamy możliwość skażenia tej decyzji lub przygotowania projektu uchwały dla Rady Miasta, jeżeli chodzi o zmianę tej zasady. Zwrócę uwagę, że uznajemy opłatę za parkowanie w sobotę za coś, co jest z punktu widzenia społecznego rozwiązaniem właściwym, ponieważ porządkuje kwestie parkowania, zwłaszcza dla mieszkańców. I gdybyśmy się do tego rozwiązania musieli zastosować, no byłoby to na pewno ze szkodą dla mieszkańców Poznania. Wiceprezydent twierdzi, że w tym przypadku miastu wcale nie chodzi o pieniądze, ale o to, żeby była większa rotacja miejsc parkingowych w centrum Poznania i aby mieszkańcy nie mieli problemów ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Mateusz Rozmiarek, radny Prawa i Sprawiedliwości. Naszym zdaniem strefa płatnego parkowania w sobotę w ogóle nie powinna funkcjonować i mieszkańcy powinni parkować po prostu za darmo. Mamy wyrok,
więc pod względem prawnym tak czy inaczej musimy respektować go i musimy wdrożyć taką uchwałę. Moim zdaniem, jeżeli nie będzie oczywiście inicjatywy ze strony prezydenta, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości bardzo chętnie złoży taki projekt. Tyle, że miasto może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Joanna Wargin-Torchała z Partii Wolność przypomina, że NSA wydał już wyrok w sprawie innego z polskich miast. Zdecydował, że strefa w sobotę działać nie może. Jak wiadomo, prawo w naszym państwie jest jednolite. Jeżeli w danym regionie Naczelny Sąd Administracyjny wydaje taki wyrok, to powinien on obowiązywać i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiego. Partia Wolność we wrześniu złożyła wniosek do prokuratury w sprawie sobotniej strefy w Poznaniu. To właśnie prokuratura zaskarżyła do Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Miasta. Większość w poznańskiej Radzie chce teraz czekać na pisemne uzasadnienie wyroku. Czy kierowcy, którzy płacili i nadal płacą za sobotnie parkowanie, odzyskają pieniądze? Co trzeba będzie zrobić? Radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Mikuła. Trudno mi powiedzieć, jak to może w praktyce wyglądać, w jaki sposób ten wyrok zostanie wprowadzony w życie, czy tak naprawdę dopiero od momentu jego uprawomocnienia się znika ten obowiązek, czy będzie tak, że ten wyrok działał wstecz. To też właśnie wymaga między innymi analizy prawnej i finansowej. Na opłatach kierowców za parkowanie w soboty miasto zarabiało rocznie 1 200 000 zł. No, niektóre miasta już zrezygnowały z pobierania opłat w soboty. Tak zrobił m.in. Wrocław. A te relacje przygotował Adam Michalkiewicz z Radia Merkury Poznań. A teraz bardzo optymistyczny artykuł z Pulsu Biznesu. Kowalskiemu jest dobrze jak nigdy, chociaż pesymiści wciąż są górą. Koniunktura konsumencka w tym roku jest najlepsza w historii, a to dobrze wróży gospodarce. Już od blisko 2 dekad Główny Urząd Statystyczny co roku bada nastroje gospodarstw domowych. Sprawdza nie tylko, jak zmieniła się ich bieżąca sytuacja finansowa, ale też ocena kondycji gospodarki czy skłonność do poważnych zakupów. Statystycy pytają Kowalskiego, czego spodziewa się w nadchodzących miesiącach. Grudzień przyniósł nieznaczne pogorszenie koniunktury konsumenckiej w porównaniu z listopadem. Mimo to rok 2016 przejdzie do historii. Po raz pierwszy od blisko 20 lat konsumenci widzący w jasnych barwach przyszłość domowego budżetu wygrali z czarnowidzami. Zbiorczy bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, na który wpływają też m.in. ocena krajowej gospodarki, zakupy Kowalskiego, wyniósł 5,2. To najniższy poziom w historii badania, choć pesymiści wciąż mają niewielką przewagę nad optymistami. Dane potwierdzają dobre nastroje polskich gospodarstw domowych, poprawa ich sytuacji finansowej. Pozytywnie wpływa też na skłonność do zakupów, co wspiera konsumpcję prywatną, która pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego. Tak podkreśla Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista banku Millennium. Optymiści rosną w siłę. Wysoko jest też drugi syntetyczny wskaźnik bieżący odczucia Kowalskiego dotyczące przyszłości. Wynik 8,6 jest drugim w historii badania. Lepiej było tylko w 2007 roku przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Jest 6:30. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Głosy w sali kolumnowej podczas 33. posiedzenia Sejmu były liczone przez 8 posłów sekretarzy, poinformowała Kancelaria Sejmu na Twitterze. Według tej informacji 2 posłów do tego wyznaczonych nie stawiło się. Podczas głosowań w sali kolumnowej 16 grudnia głosy liczono przez podniesienie ręki, a do ich zliczenia marszałek Sejmu Marek Kuchciński wyznaczył 10 posłów sekretarzy. Kancelaria Sejmu napisała, że w związku z nieobecnością dwojga dokonano korekty podziału sali kolumnowej na 8 sektorów. 16 grudnia po zablokowaniu mównicy przez posłów opozycji marszałek Sejmu przeniósł obrady do sali kolumnowej. Większość posłów opozycji pozostała jednak na sali plenarnej. Tymczasem w sali kolumnowej uchwalono zmianę w budżecie i ustawę dezubekizacyjną. Od nowego roku będzie można wycinać drzewa na prywatnej posesji bez pozwolenia. Ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach w trybie poselskim przegłosował Sejm tydzień temu, a następnie bez poprawek przyjął Senat. Dokument czeka na podpis prezydenta. Ustawa znosi konieczność występowania osób fizycznych z wnioskiem do gminy o zgodę na usunięcie drzewa. Wiceminister środowiska Andrzej Szwed-Lewandowski ocenił ją pozytywnie.
99% wniosków, które spływają do gmin, które są wnioskami o usunięcie drzewa z terenów prywatnych, jest załatwianych pozytywnie. W związku z tym naszym zdaniem wydawanie takich decyzji jest sztuką dla sztuki. Jest to niepotrzebna biurokracja. Poza tym też ten projekt ceduje na gminę odpowiednie obowiązki związane z wydaniem odpowiedniej uchwały, która to uchwała określała, na które drzewa potrzebna jest decyzja, a które mogą być usunięte bez decyzji. Katarzyna Jagiełło z Greenpeace oceniła, że ustawa może spowodować zniknięcie wielu wartościowych drzew. Nawet ponad 70-letni grab może zostać usunięty. To są ogromne, wspaniałe drzewa, które spełniają usługi dla całego ekosystemu, nie tylko dla właściciela terenu, na którym stoją. To już nie jest tylko własny, prywatny interes, bo mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i w tym momencie powinno nam zależeć na tym, żeby w przestrzeni, w której żyjemy, było jak najwięcej drzew. Ustawa daje także możliwość gminom na usuwanie drzew i krzewów bez zezwoleń w wybranych sytuacjach. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o poziomie bezrobocia w listopadzie. Według wcześniejszych szacunków Ministerstwa Pracy stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 8,2%, czyli nie zmieniła się od października. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomniała, że tak dobrej sytuacji na rynku pracy o tej porze roku nie obserwowaliśmy od dawna. Tak niska stopa bezrobocia w listopadzie nie była widziana od 1991 roku. I wszystko wskazuje na to, że w grudniu czynniki sezonowe oczywiście zadziałają, ale wzrost tej stopy bezrobocia nie będzie duży. Jest duża szansa na to, że rok zakończymy ze stopą bezrobocia na poziomie około 8,3-8,4% i to będzie również historycznie bardzo dobry wynik. Dane GUS-u poznamy o godzinie 10. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. My teraz wrócimy do wczorajszej debaty dnia, którą prowadził Grzegorz Osiecki. Gośćmi byli politolog Rafał Chwedoruk i publicysta tygodnika W sieci Piotr Zaremba. W pierwszej części dyskusja dotyczyła wątpliwości związanych z Trybunałem Konstytucyjnym po mianowaniu nowej przewodniczącej Julii Przyłębskiej. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Zrezygnował jeden z sędziów, Andrzej Wróbel, z sędziów wybranych w poprzedniej kadencji, co sugeruje, że tak naprawdę w momencie, kiedy PiS wybierze jego następcę, będzie miał